No, jestem bardzo zadowolony. Jeszcze wczoraj miałem nie grać tak naprawdę dzisiejszego meczu. Miałem być tylko w 18, ale z powodu tam uczulenia Kaspra Łazaja wskoczyłem jak gdyby jako młodzieżowiec do pierwszej jedenastki. No i wykorzystałem chyba, no, lepiej się nie dało tej szansy od trenera. Pierwsza połowa na pewno nieco słabsza. Tak, pierwsza połowa. No, daliśmy się zepchnąć do defensywy, troszkę za nisko zaczęliśmy grać. Jak wychodziliśmy wyżej, to jak gdyby środek nie podchodził za nami wyżej, robiły się luki, przez co nas przegrywali. No i też ten karny taki troszeczkę ustawił ten mecz na 1-0. No ale co, no druga połowa, super, weszliśmy w nią szybko, moja bramka na 1-1. Za chwilę tak na poprawka, no i mieliśmy wtedy my komfort, bo mogliśmy się troszeczkę cofnąć i kontrować zespół. No i na szczęście się udało dowieść ten wynik. Było, jak to się mówi, parę ostrych słów w szatni, czy to od trenera, czy od kapitana, kapitanów. No ale jak to ma podziałać, no to czemu tego robić dalej nie można? Szczerze powiem, no to mój rekord jest, jeżeli przy takiej publiczności. Wcześniej w Łodzi grałem przy, nie wiem, 7 tysiącach, 8, a tutaj no, słyszałem 11, ponad 11 tysięcy, więc no, naprawdę super, aż się chce grać. Tym bardziej, że niby mówi się, że druga liga, to powinno być tam, nie wiem, po 1000 osób, a jest naprawdę no, świetna atmosfera. Też nasi kibice dopisali, liczna grupa przyjechała tutaj. No i no co, gra się dla kibiców, więc myślę, że są bardzo zadowoleni z wyniku przede wszystkim dzisiejszego meczu. Chciałem dedykować swoje bramki przede wszystkim dla mamy i dla dziewczyny Karoliny. Dzisiaj był bardzo trudny mecz i wszyscy my się cieszyli na ten mecz, wiedzieliśmy, że przyjedzie dużo kibiców i tak było. No, i bardzo z tego cieszymy, że dzisiaj mamy 3 punkty. Nie myślę, żeby się coś działo trener skrótka powiedział, abyśmy grali to, co wiemy. I myślę, że druga połowa była lepiej jak pierwszy i strzeliliśmy 2 bramki. Tak ciężko powiedzieć, że dlaczego ta pierwsza połowa tak nie wyglądała jak druga. No, można atmosfera, dużo kibiców, ciężko powiedzieć.